Hej, hej, witam was w ten pierwszy szejksowy wiosenny dzionek na W9 międzynarodowej. Moi drodzy, nie wiem czy wszyscy oglądają wszystkie serie, więc gdyby ktoś oglądał tylko W9, przypominam, ten oto piękny pupil do znalezienia dzisiaj w nocy. Ten oto piękny pupil do znalezienia dzisiaj w dzień i ten oto piękny pupil do znalezienia dzisiaj w dzień. Przez całe 3 miesiące można go sobie zdobywać od 1 marca do końca maja. Marzec, kwiecień, maj, 3 miesiące. Tak jest, moi drodzy. Od czego zaczniemy, moi kochani? Prawie udało się wbić level, ale to dopiero jutro się najprawdopodobniej uda. Podkarmimy sobie pupile. A co? Idziemy teraz karmić Dungeon Johna. Tutaj naszego już karmimy Rogunka. Pewnie do 1 kwietnia go wykarmię, dostanę akurat Maguta w Prima Aprilis i zacznę sobie karmić Maguta. A co? Tu coś widziałem, że amulety są, więc bardzo chętnie przytulimy 20 milionów. Nie damy tego Kowalowi, moi kochani. O nie, nie. Kowal musi sobie zasłużyć na takie przyjemności, żeby dostać item za 20 milionów. Moi drodzy, zaczniemy od 22 aury. Tak, tak, tak. 499 pasek. Jaki ty masz pasek? 502. Masz słaby gem na intę, tu jest lepszy gem na intę, można go by było zdjąć. Ile to by kosztowało mnie zdjęcie tego gemu? Trochę sporo. Więc na razie może zostawmy ten item, a wrzucimy tam po prostu... tą ozdóbkę, co? Ta ozdóbka nie wygląda na jakąś wyjątkowo wspaniałą. Tak jest. Więc spokojnie można ją było wrzucić. I wracamy do kibelka, moi drodzy, bo teraz jest ten wspaniały dzień, w którym dostaniemy jakiegoś fajnego epika. I dostajemy zajebistego epika. Pierścionek za 10 baniek. Na szczęście, w zasadzie na nieszczęście. W sumie powiem wam tyle, że bez różnicy co dostaliśmy, bo i tak trafi to do Kowala. Trafi to do Wiedźmy. Nie da mi temu za 10 milionów do Kowala. O nie, nie, moi kochani, nie ma takiej mocy, żebym ja zmarnował tyle pieniążków na item dla Kowala. Nie, nie, nie. Tu są odłożone itemy koło 10 baniek i one sobie tam będą siedzieć i będą się cieszyć. Moi kochani, dzięki pupilom udało się przekroczyć 20 tysięcy inty. Jesteśmy prawdziwym kuksem. Hardkorowym kuksem jesteśmy teraz, moi kochani. Hardkorowym kuksem. Niestety mamy teraz jakieś bloki w tornadzie, więc nie powalczymy, ale jest inny wspaniały news, moi drodzy. Jest inny wspaniały news. O godzinie 24 złapałem screena z expem, moi kochani. Screena z expem. O godzinie 24 300 milionów expa, o godzinie 24 700 milionów expa, przy czym mam 300 milionów więcej expa z jednej strefy. 300 milionów. Anubuna ma 20, tam powiedzmy 1 czy 2 miliony z jednego tornada. Więc jeżeli odejmiemy ode mnie 300, to będę miał 402, jak dodamy jeszcze 20, będę miał 422, więc mam 122 miliony expa więcej od Nobuny. Tak, moi drodzy, to jest ten dzień, w którym można uroczyście potwierdzić, że ta oto postać ma najwięcej wyrąbanego expa na serwerze W9 i to jest fakt. Tego nikt nie zmieni. Pomimo tego, że była gildia dużo mniejszym procentem, Akademia zrobiła swoje i dalej robi, i dalej robi, dalej robi, bo to jest ponad 10 milionów expa na dobę. To grubo ponad 10 milionów expa. Akademia robi swoje, jeżeli ktoś ma Akademię na dużo niższym poziomie i na przykład ma milion czy dwa dziennie mniej expa, to się zbiera w miesiącu 50 czy 60 milionów expa, to się po kilku miesiącach przełoży na level. I to będzie coś fantastycznego. Ta akademia w zasadzie pozwoliła mi przeżyć czasy, kiedy Drankeni mieli 50 lochów, a my 44. Kiedy Drankeni mieli 44, a my 35. Ta akademia pozwoliła przeżyć te czasy i ta akademia pozwoliła nam się rozwijać w takim tempie, że udało się na dzień dzisiejszy mieć największy exp na serwerze. I to już jest, moi kochani, godne łapki w górę. Dajecie łapkę w górę tej oto postaci, która ma najwięcej wbitego expa na W9 na międzynarodowym serwerze.
opętanym przez Niemców. Tak, moi kochani. Więc macie minutkę na to, żeby dać łapkę, a ja już walę portal. 4,5 miliona, Jezu! 17 milionów, dlaczego przyjąłem dwa kryty na ryj? 17 to dalej nie jest źle. 17 to dalej nie jest źle, zobaczcie, tu mam lepszy portal, którego wczoraj walnąłem i nawet 10% nie zabrałem. I dzisiaj zapowiada się podobnie, bo w ogóle kryty nie wchodzą. Ani jednego kryta i po co mi to szczęście, jak zbiłem z tego portalu 9%. No masakra, moi kochani, masakra. Po co mi tyle szczęścia, 50% kryta na 500 level czy na któryś. Jak na 5 hitów nie wszedł żaden kryt, no i czy to nie jest nieuczciwe? O. Dlaczego się nie świeci? A wiecie co, to jest bug. To jest bug. Nie wrzucę tu drugiego epika, o nie, nie, najpierw zrobię restart, a widzicie? Czyli ode mnie drugiego epika wyciągnąć. Cwane gapy, ale my się nie damy, my jesteśmy jeszcze cwańsi. 10 ataków, Bulma, ktoś ty jesteś? Flem, Nobuna. Jak śmiałaś, musimy zrobić rewanż, jest Nobuna, rewanża chce, no. Hit me more. Ojojoj, cóż to było? Nobuna. Kolejny rewanż. 8 baniek, 10 baniek. Siedzą, kryty siedzą. Flashnox. Gdzie jest Feed Me More? Gdzie jest Feed Me More, się pytam. Feed Me More, gdzie jest? Nie interesują mnie inni. Feed Me More. Flashnox, Nobuna, Flamline. Gdzie jest Feed Me More? Nie ma Feed Me More'a. Znajdziemy go. Chodź tu. Wygrałeś ze mną. Zobaczcie, on mnie krytami wali tyle, co ja go zwykłym hitem, no. No. Nie ma tutaj. Nie ma dwóch zdań. Czy jeszcze coś mogę do kowala? Mogę jeszcze trzy itemy do kowala wrzucić. O jak bosko, o jak bosko. To wrzucimy to. Niech idzie. Mam jakiś item na dwie staty, a niech też idzie, po co mam go zbierać. Tu jakiś item na dwie staty, a niech też idzie, chyba że tu mam na jedną statę, nie, na dwie staty. 1200, niech idzie. Nie jestem już paserny aż tak na ten złom, wolę żeby kryształy się równocześnie też odrobinkę zbierały. Nie ma co być pazernym, moi kochani. Tym bardziej, że i tak na razie nie jest mi to potrzebne. Paska i tak nie zrobię, potrzebuję jeszcze 2000 kryształów. Więc kupę epików tam trzeba będzie jeszcze wrzucić. Tu jest jakiś pasek 505. Cóż to jest za pasek? Ciekawe, czy on jest lepszy od tego, co go mam na sobie. Ho, ho, ho. Trudno powiedzieć. 508, to jest fajne. Ale nic, tu jeszcze 3 itemy do... Wiedźminki czekają. Tu byliśmy, ataki zrobiliśmy. Tu zrobiliśmy gabinet magii, zrobiliśmy pupile, pupile, pile śmierdzile, ogień, abalangel. Dobra, w ogóle jak my w tych pupilach stoimy? Spadliśmy na 10 miejsce. Trzeba odzyskać nasze 7 w jakiś magiczny sposób. Szczęśliwą 7. Abalangel, 18 pupili, 559. 18 pupili, czyli masz rozpira, ale masz te niskie levele tam, więc nie wiem, czy ty nie masz przypadkiem nawet tego rozpira, nie jest to setny poziom, co? No, w pojedynku pomiełazów przegraliśmy. Ale tu Infernix nadrabia i trochę... O! Trochę pociągnął. Smoki niestety jego jest lepszy. Nasza pirodliszka jest lepsza. Nasz rokitek jest lepszy. No i cienko to wygląda, powiem wam, kochani. Rozpir 46, to wygląda bajecznie. Dziękujemy. Dziękujemy. 17 pupili u Zorago. Ale Zorago jest nieaktywny, ma 649, więc ja bym się wcale nie sugerował. Na pewno ma rozpira, a nie ma po prostu z Sylwestra rakietki i z wiosny teraz. Albo z walentynek i z wiosny. Więc tutaj bym się nie sugerował. Trzeba być tutaj rozważnym i romantycznym zarazem i walniemy go po prostu mrokiem. A Zorago to jest dobry zawodnik, którym chcemy wygrać, więc nie wiem, czy nie powinienem na pewniaka światła odpalić, bo Zorago może nam dać dużo punktów.
Don Jinjon sobie nie poradził, Omnibun tu poradził, Zawiszawsza, Rozpir. I teraz Rozpir czy Jadun? Blok, unik, krytyk, unik. No, 178 czci dostaliśmy za niego, wow. 178 czci. Sporo, no. Sporo. Już ósme miejsce, no, za Zorago, sporo. Sporo, powiem wam, sporo. Kaput Mach, Jezu, Haudro, coś tam. Kaput Mach, coś tam. Haudra Fuchs, coś tam. Dobra, 18 kupili, 420. Kusi mnie ta woda, no, patrząc na te 420. Kusi, naprawdę kusi. Bo wygląda na to, że on ma ostatniego peta. Wygląda na to, że on jest tak słaby, ten ostatni pet, że jesteśmy w stanie tutaj wyrobić wodą głębionkiem go. Że tych, powiedzmy, trzech koksów by zjadło rakietka, a głębion by zjadł tutaj. 420, 18 pupili. Kurczę, to jest ogromne ryzyko, moi kochani. Ogromne ryzyko, ale... Czy my mamy tyle bols? 420, 100 powiedzmy tu, 100 tu, 100 tu, 100 tu i 20 tu. Musiał gdzieś marnować jedzenie. Jedziemy. Nawet jak się nie uda, to w dupie to mamy. Zaczynamy naszą wodę włączać do misji bojowych. Oczywiście dużo lepiej było walnąć tamtego gościa. No i o to chodziło i głębion rozpierniczył siódmego rozpira i jest dobrze. Lafy. Lafy też chyba jest wysoko dość, co? Nie. Lafy nie jest wysoko. Szkoda. Tu jest laf. 11300. Potrzebujemy jeszcze 80 oczek, żeby odzyskać naszą szczęśliwą siódemkę. 80 oczek. Lafiego musimy w takim razie zjeść. 18 pupili. Czy pewnym światłem, którym mieciemy wszystkich? Czy troszkę niepewną jeszcze ziemią? To jest to pytanie. Troszkę ta ziemia jeszcze jest niepewna. A światło jest po prostu pewne jak 2 razy 2 jest 7, bo mamy dwa legendarne pupile na setnym poziomie. Ziemia zaraz podrośnie i będzie kolejny legendarny pupil. Coś tu nam nie pyka. Palladon. Heraldon. A i Heraldon kończy temat, okej. To dobrze, jak Heraldon kończy temat, to jest okej. Jak Heraldon kończy temat, to nawet jednoróg nie musiał tu podchodzić do tematu. I Lawandula 18 pupili, ale 525 tylko, czyli z ponad 100 mniej, więc wchodzimy w ziemię. I wszystko wskazuje na to, że taktyka na W9 dzisiaj była dobra. Wcisnęliśmy wodę w Wina. Wcisnęliśmy wszystkie żywioły, jeszcze ziemia by nam się przydała tutaj z winem. Pirodliszka, Szczerbun, Rokitek i Rozpir na 9. I to jest to, czego potrzebowaliśmy. 5-0 w dniu na ogień. Całkiem przyzwoicie. Nie odzyskaliśmy 7 miejsca, ale zbliżyliśmy się bardzo, bardzo, bardzo. Duke już widzę, też pozbierał pupile wiosenne. Zbliżyliśmy się do naszej siódemeczki bardzo, bardzo, bardzo i będziemy tutaj się starać do tej piątki, czwórki może jakoś wejść. Ale tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, pierwsza podstawowa rzecz. Trzeba tą wodę wycisnąć na maksa i tą. I już wtedy woda będzie dobra do walki. Trzeba w ziemi tego pupilka wycisnąć na maksa, już będzie dobry do walki. I tutaj już jest wszystko mniej więcej okej. Okay, ten też ryboga, trzeba by go podciągnąć. On zawsze już tutaj zacznie skubać tutaj trochę. Szczególnie jak Smoky podskoczy do setki. Pirodliszka ten w setce, to one tutaj w tej grupie, powiedzmy, 6 pupili będą w stanie tutaj zaczynać te ataki i sobie jakoś z nimi radzić. Czy coś w walkach mam zapisane? Nie mam. Nieładnie, panie Macieju, nic nie zapisać w walkach. Nieładnie. W twierdzach cały czas brakuje te 1300 do flema, jak widzicie, cały czas wali non-stop ataki, nie jestem w stanie się zbliżyć, ale w pupilach już będziemy pomalutku rosnąć.
pomimo późniejszego startu na tym serwerze też jeden dzień, ale zawsze wolniejszego levelowania, bo też przecież do topki wbiłem po jakimś czasie, więc później te pety robiłem. Popełniłem kilka błędów z tymi petami. Z perspektywy czasu może nawet nie tak dużo. Tu parę jedzeń zmarnowanych, ale wiewiór był spoko. To przejście też było spoko. W mroku ta dynia to był chybiony pomysł, bo trzeba było już nawet zębikiem do tego toperza jechać, szybciej by było. W ogniu cząp tu do tego, więc standardowa ścieżka. Tu do ptasia. Też standardowa ścieżka. No i tu w wodzie pingwin do dziubinga. To też nie było złe, bo jak przechodzili na koniksy, to mój dziubing później jadł te koniksy. Ha, ha, ha. Taki był mądry mój dziubing. Że sobie dawał radę. Jezu, co my tu mamy? Ach, moi drodzy, obiecałem wam wyjaśnienie sytuacji z The Insane. I teraz pytanie, czy mi się chce to dzisiaj robić. Zobaczymy. Hura, hura, siorbem rozwaliłem toperza za 33 próbą. Gratuluję. Jest pan najlepszy, gratuluję, pozdrawiam. Jest jakaś kosa między gildiami, czy o co chodzi? Miało być jakieś łączenie, a tu nic. Bolszewik właśnie jest nic. Co ty, że masz Szwaba, niby załatwił rajdy, a poszedł sobie do Drunkenu. A, że Kozik, nie, mój drogi, Kozik jest Polakiem, a to nawet nie wiedziałem, że Polak. Bolszewik nawet nie wiedział, że Kozik jest Polakiem. Co to za rozmowa w ogóle, o czym to jest? Bolszewik uważał Kozika za Szwaba. Bolszewik. Zobaczcie, jak to się wszystko historia kołem zatacza. Tu bolszewik, tu Niemiec, tu Polak, który z bolszewikiem był w gildii, a z Niemcem współpracował. Historia kolem się toczy. Czemu atakujecie gildię The Insane? Przecież to jest wasza akademia. No właśnie, była naszą akademią. Miała być. Słuchaj, chociaż nie jestem ani w tej gildii, to serio wielkie przepraszam za nich. Nie wiem, dlaczego dogadaliście się na warunki, że przewodnicy oni się potem nie zgodzili. Jest nawet w 100% nie w porządku, ale niestety ja tam nie dowodzę. Ale niestety siedzisz tam, mój drogi, i w tym oszustwie uczestniczysz tak samo jak ty, Mateo Sabico. Sorry, wybraliście swoją drogę. Jest bardzo dużo gildii, jeżeli uważacie, że siedzenie sobie w gildii, która sobie nabiła te 50 lochy na czyjeś krzywdzie, czyli na nas i zrobienie nas w balona, jest fair, no to sorry, siedźcie sobie, ale drogi powrotnej nie znajdziecie. Taka jest prawda, moi kochani. Siedźcie sobie tutaj z panem Groniakiem. A o co w ogóle poszło? Tą propozycję znacie, nie? Nie będę tego czytał, można sobie spauzować tam. Powiedzmy, spauzować tu. Spauzować tu. No i było wszystko ustalone. W pewnym momencie, jak już były wbite 50 lochy, Groniak zaczął tutaj. Co on mi tu niby powiedział, ten Kozik, bo mieliśmy tylko iść wam pomóc w portalu. I się zaczęło. No i wysłał takie PW, w którym Kozik powiedział, faktycznie jest PW do Groniaka, że pomogą nam zrobić 50 rajd, jeśli my pożemy im z portalem. As much as possible. Czyli dotąd, aż nie będziemy dali rady ich zrobić. No i Groniak uważa, że to była propozycja. A nie ta nasza. Więc zdaje się, że Kozik coś tu namieszał. No ale dziwna sytuacja jest dalej, bo Polacy piszą, że miała być właśnie zgoda. Lepiej jak pan czy ty, obojętnie to jest dla mnie. Faza. Poza tym to nie wina Kozika, opisał, że mają iść na portal, ale rozumiem, że tylko na lochy. No to Xenon już w ogóle nic nie zrozumiał. Czyli za złe zrozumienie mnie jest teraz największym oszustem. Nie Kozik. A co miałem zrobić, skoro Groniak myśli, że jestem oszustem? No tak, iść do Drunkenów, bo nie masz gdzie indziej chodzić. Tak, to ja ten najgorszy. Just a mistake can destroy so much, everybody deserves a second chance. Prawda jest taka, Kozik, że dostałeś offa od Groniaka tylko po to, żeby zaciągać Polaków do gildii, bo wszyscy mu spierniczyli do Drunkenów w dwóch turach i został bidula z 5 osobami. I dlatego dostałeś offa, bo tych Polaków ściągałeś. Byłeś po prostu wyrobnikiem dla Groniaka. Nie będę tu nacji mieszał i narodowości, żeby nie było, że jestem jakimś gościem nie wiadomo jakim. I tylko po to byłeś. I tych ludzi ponaciągałeś. I jak stwierdziłeś, że będzie trochę inaczej, to musiał się znaleźć kozioł ofiarny i ty nim się stałeś, tym kozem ofiarnym. I dlatego wyleciałeś, bo byłeś ten najgorszy. I jesteś najgorszy, bo oszukałeś gildię, a Groniak się cieszy, bo wbił sobie 50 lochy, których by jeszcze przez 3 miesiące nie wbił,
ma gildię, zostali w niej Polacy, których pościągałeś i jak widzisz z PW pisanych do mnie, bo dla nich jest wszystko ok, siedzą sobie, korzystają z procentów, a ty zostałeś wydymany, więc tym bardziej jak ja takie dostaję PW na przykład od Groniaka, że ty jesteś dupkiem, więc sorry, tak? A ty jeszcze robisz opisy i się płaszczysz przed nim, żeby cię przyjął i ci wybaczył, jak to nie jest twoja wina, to naprawdę, Kozik, zastanów się, czy to nie jest czas na to, żeby przestać współpracować z Niemcami. Tak, wygląda na to, że Kozik wydymał jego i mnie. No tak, prawda jest taka, że wydymani zostaliśmy my, bo wy dostaliście 3 lochy, a my nie dostaliśmy nic. Nawet jeżeli, panie Groniak, uważałeś, że umowa była i dotyczyła zrobienia tych portali, to jak się dowiedziałeś, że te portale nie idą w jeden dzień, to, mój drogi, przestałeś w ogóle nawet tą drugą propozycję nie chciałeś jej zrespektować. Więc z mojej perspektywy i z mojej strony po prostu wykorzystałeś sobie sytuację i dla mnie teraz osoby, które tam siedzą, to są po prostu zero wartości. Rod, widzę, już się nagrał. Przyjęli go do Insane, ale widzę, wyrzucili. Przekazałem mu dokładnie to, co pisałeś. Tu Kozik się tłumaczy. Jestem w stanie uwierzyć Kozikowi, że może to Groniak zrobił w ciula, ale naprawdę, jeżeli tak jest, to nie rozumiem dlaczego. Bardziej jak Groniak pisze, że jesteś dupkiem, dlaczego się płaszczysz jeszcze przed nim? Prosisz o wybaczenie, a na dodatek jeszcze idziesz do następnych niemiachów, do Drunkenów. Człowieku, czy to nie jest czas zagrać w końcu ze swoimi? Dla mnie to jest masakra. Dobra, spokojnie, nie miałem z tym nic wspólnego, to są Niemcy, nie zawsze... No może i tak, no ale siedzisz tam, więc siedź. To ci ja na to poradzę. To, że tamta gildia w ogóle już kompletnie o niczym nie miała pojęcia, to wróżą na przykład PW wysyłane od ludzi, jak ja ich wykikałem później, jak wróciliśmy do siebie. Nagle Niemcy zaczęli pisać, o co chodzi? Dlaczego ich wykikałem? Przecież byli aktywni i w ogóle. Oni w ogóle myśleli, że oni to tu zapa dostali, że już będą sobie tu siedzieć na stałe i będą szczęśliwi. W ogóle nic nie wiedzieli. Naprawdę coś fantastycznego. To Kozik zrobił każdego w ciula. Groniak nic biedny nie planował, ale jak widać na portal do nas już nie przychodzą. Więc tak to wygląda, moi drodzy. Jest jeszcze tutaj wizual, który... No dlaczego wizual nie ma ignora? No. Te ignory się ostatnio same zdejmują, nie wiem czemu. Rzuć ignora Bogu Ducha w innej osobie, bo oczywiście, że masz prawo, ale nie masz podstaw czepiać się mnie, ani wylewać tutaj żalów o to, że ktoś zrobił cię w bambuko. Mam dla ciebie złotą radę. Większość ludzi się nie ufa, szczególnie w internecie, dlatego dostałeś ignora, bo takich ludzi, którzy uważają, że w internecie można w ciula ładować, to ja nie chcę nawet o takich ludziach nigdy więcej słyszeć. Bo jeżeli ktoś ma zasady na życie, a na internet uważa, że można wszystkich rolować, to pasuje właśnie do tamtej gildii i sobie sieć. Nie mam ci za złe oczywiście, ale prawda jest taka, że jeżeli ktoś korzysta z czegoś, co jest zdobyte nielegalnie, to jest tak samo dla mnie przedstawia zerową wartość. Bo inną rzeczą jest, jeżeli korzystacie, a nie wiecie. A jeżeli dobrze wiecie, godzicie się z tym i korzystacie z czegoś, co zostało zdobyte nielegalnie, to jesteście po prostu sami nielegalni. Trochę błędów, jest tutaj skrypt do liczenia broni. Nie ma tu nic żadnego tajnego, bo ktoś tam w komentarzu gdzieś kiedyś napisał, co to za skrypty, boty robicie i tak dalej. Nie, to wzory wprowadzone w ten w skrypt i wyliczają, ile się tam zmieni damage, ile się zmieni statystyka itemów przy odpowiedniej aurze, przy odpowiednich tam innych czynnikach. Nie? Jest to żadna tam żadne tam boty, tylko zwykła rzecz, moi kochani, która ma pomóc w grze. Także sytuacja z Insane jest wyjaśniona i zostaliśmy wydymani. No i prawda jest taka, skończyliśmy w tej chwili już, ja już więcej z żadnych rozmów nie zaczynam. Ty się, Kozik, zastanów, czy to już nie jest czas, zamiast płaszczyć się przed Niemcami, tak jak to do tej pory robisz i widać, że dalej to robisz. Groniak cię wypieprzył, a ty dalej się płaszczysz przed nim, a nie chcesz grać ze swoimi, to ty się zastanów, przemyśl sobie spokojnie. Może to już czas, zamiast grać z Niemcami, przyjść do swoich i próbować coś robić, bo tak trochę się dziwnie zachowujesz generalnie.
Wyszło wszystko od tego, że chcieliśmy Ciebie przecież zaprosić do nas. Ty powiedziałeś, że nie bardzo, bo jesteś tam i chcesz tam jeszcze te portale zrobić, a później możesz ewentualnie porozmawiać. Lochy są zrobione, Ciebie tam nie ma, więc wszystko, co chciałeś zrobić, jest zrobione. Więc nie wiem, czym jest problem, żebyś... Jeżeli faktycznie jest tak, jak mówisz, to i wychodzi na to, że to Groniak nas wszystkich w ciula wyładował, to ja nie widzę problemu w tym, żebyś grał ze swoimi, a nie dalej od jednego Niemca szedł do drugiego Niemca się płaszczyć. Przemyśl sobie to spokojnie, daj znać. Ignora nie masz, więc się nie obawiaj o to. A że wyleciałeś na S-34, no to wybacz mi. No bo twoje PW w stylu wyleciałem, a w ogóle to każdy zasługuje na drugą szansę, to śmierdzi mi Kaziutkiem, nie? Kaziutek też zasługuje na 7 szans. Natomiast to, że wyleciałeś z S-34 z gildii i piszesz jeszcze PW, a co ma wspólnego S-34 z W-9? No ma, bo jeżeli ktoś na W-9 zrobił wciula, to ja nie będę z nim grał na S-34, to jest chyba proste, nie? Nie ma tu nic bardzo skomplikowanego, no, moi drodzy. Więc Kozik, zastanów się, dawaj znać, jak się namyślisz, a jak nie, no to cóż, żegnamy. Graj z Niemcami, skoro ci to sprawia przyjemność. A na koniec spróbujemy sobie zrobić jeszcze jakiegoś duelka z Nobuną. Krytyk za krytyk. Krytyk za krytyk. Krytyk za krytyk. I mój krytyk był ostatni. No i fajnie, no i jest miło. Staty powbijały się. Tu brakuje mi parę milionów, więc nie wbijemy na 3700 dzisiaj inty. Niestety. Bo z kopalni nie pożyczę, bo nie mam surowców. Podniosłem tych wojaków na 130 poziom. Zbierać teraz będę, żeby ich jeszcze podnieść. Idzie już kamieniołom na 20, więc zostanie już tylko kuźnia na 20, forty do 20. No i te wylewelowania jednostek. To już będzie akurat najmniejszy problem, bo zanim się na przykład będzie budowała kuźnia na 20, to ja nazbieram tyle surowców, że jak się wybuduje, to będę miał na wszystkie upgrade'y podejrzewam, a jak nie, to w czasie budowy fortyfikacji. Na pewno zanim się wybuduje kuźnia i trzy forty, to te surowce na te upgrade'y wszystkie do maksa się zbiorą i nie ma tutaj żadnego stresu. Oczywiście nagramy oddzielny, moi kochani, nagramy odcinek, w którym pokażę wam, jak wygląda 100% rozbudowana twierdza, a tymczasem, nie wiem, możemy w sumie zaryzykować, ale ten blok jest zbyt silny dla nas. Spróbujemy znaleźć jakiś wariant, który jest trochę słabszy. I tyle, ale jak widzicie, ciężko jest znaleźć wariant, który jest zbliżony do śmierci. Ten blok jest po prostu zbyt silny na chwilę obecną dla mnie i tyle. No i trzeba prawdzie powiedzieć w oczy, tak? Prawda w oczy trzeba sobie powiedzieć. Ten blok jest jeszcze nie dla mnie. No Buna go już zrobiła, bo ma setkę uników, a ja, bidny... No powiedzmy, że tu mam 5 baniek damage'u w plecy, tak załóżmy. No i 7 powiedzmy, ale to dalej nie zmienia faktu, że do wygrania tego bloku jest droga daleka. Zobaczmy te 35 jak wyglądało. No powiedzmy 4 bańki w plecy, powiedzmy 8 baniek w plecy, powiedzmy 15 baniek w plecy, powiedzmy 20 baniek w plecy damage'u. No jak widzicie, nawet gdybym sadził wszystkie kryty, to ciągle za mało, i tak miałem szczęście, bo ustałem tutaj taki damage, którego nie powinienem ustać i se walnąłem jeszcze krytyka za 20 baniek na koniec, więc musimy się zbroić, moi drodzy, zbroić, podnosić statystyki. Ale cieszymy się z tego, że jesteśmy, że mamy najwięcej expa wbitego na serwerze W9 i jeżeli wam się to podoba, to łapki w górę, ja was zapraszam już do kolejnego odcinka. A my bijemy dalej nasze portale. Trzymajcie się, hejka i pa pa!